Going somewhere? Yes! Simple! Don't sit by but you get so. It's hora de entrar. Observa! Adrocce! Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento! Eat this! What's done is done. Kitana. Forgive me. Bajaste la guardia! Cześć, jesteście fanami bijatyk, a może zastanawiacie się nad wejściem w ten gatunek. Rok 2023 to świetny moment, żeby spróbować swoich sił. W czerwcu mieliśmy premierę doskonale przyjętego Street Fightera 6. We wrześniu pojawi się Mortal Kombat, a na początku przyszłego roku Tekken 8. Niedawno mieliśmy okazję ogrywać zamknięte testy sieciowe Tekkena 8. Czego się z nich dowiedzieliśmy? Zaraz Wam opowiem, ale nie zrobię tego sam. Specjalnie dla Was zaprosiłem najlepszych graczy Tekkena w Polsce, żeby i oni dorzucili co nieco informacji od siebie. Może zacznijmy od Ciebie, Frizen. Tak jak wspomniałem, na koncie mistrz Polski więcej niż jeden raz. Narodowa drużyna e-sportu, również występy na scenie międzynarodowej. Czy możesz nam troszeczkę opisać pokrótce swoją karierę, swoje dokonania? Pokrótce? No to będę musiał bardzo streścić, bo kariera już trwa 17 lat. Pierwszy turniej wygrałem, wydaje mi się, tak po około chyba 2 albo 3 latach gry. To był jeszcze Tekken. Zacząłem od Tekkena 5DR, później przeskoczyłem Tekkena 6, gdzie bardzo szybko zacząłem, że tak powiem, wybijać się ponad resztę. I chyba pierwszy turniej wygrałem w Poznaniu, mając 16 lat, więc od tamtej pory dosyć regularnie jestem na podium. Myślę, że najczęściej właśnie na pierwszym albo drugim miejscu. I to prawda. Często Cię widzimy na turniejach. Taki pierwszy faktycznie większy sukces to był w roku 2011, gdzie do wygrania był wyjazd do Korei na WCG 2011, to był taki naprawdę chyba pierwsze moje znaczące zwycięstwo. A później przyszedł TAG 2, gdzie wydaje mi się, że podczas TAG 2 to tak trochę Tekken podumarł, nie było ani jakichś oficjalnych turniejów, więc tutaj nie będę chyba za bardzo się rozpędzał, jeżeli chodzi o jakieś bardziej oficjalne turnieje. No i w Tekkenie 7 to a właśnie tak jak powiedziałeś, reprezentowanie w ramach Narodowej Drużyny Sportu, oficjalne Mistrzostwa Polski, dużo tytułów mniej i bardziej ważnych na turniejach, które były czasami, a czasami nie były promowane przez Namco, więc za kołnierzem mam bardzo dużo występów, szczególnie w Tekkenie 7. Chyba największe osiągnięcie w zeszłym roku, gdzie wyjechałeś na mistrzostwa European Tekken Cup, gdzie zająłeś, jeżeli dobrze pamiętam, drugie czy trzecie miejsce? Trzecie miejsce, tak. Czyli ogromne osiągnięcie. Możemy śmiało powiedzieć, że oficjalnie jesteś trzeci w Europie, jeżeli bierzemy pod uwagę zeszłoroczną statystykę. Oficjalnie tak, oficjalnie mam tytuł trzeciego gracza w Europie. Także wielkie gratulacje, zobaczymy oczywiście jak pójdzie w tym roku. Przejdźmy w takim razie dalej. Antoni Zaku Dziergowski, jeden z moich ulubionych graczy, no, głównie dlatego, że gra Asuką, a sam Asuką grywam, więc nie można by powiedzieć czegokolwiek innego. Zaku,
Ty, jeżeli chodzi o te topowe występy na polskiej i nie tylko scenie tekkenowej, jesteś dość świeży graczem, oczywiście już jesteś z kilkuletnim stażem, na turnieju jak widzimy cię też od dawna, ale największe sukcesy, powiedziałbym, że są to ostatnie 2 lata. Jak to u ciebie dokładnie wygląda? Znaczy, no zacząłem grać w zasadzie w 7. Wiadomo, że wcześniej grało się też w poprzednie części, ale to było raczej dosyć casualowe i nie podchodziłem do tego w żaden sposób poważnie. Ale powiedziałbym, że tak zacząłem tryhardować w tą grę mniej więcej pod koniec drugiego, może na początku trzeciego sezonu Tekkena 7. I takie pierwsze osiągnięcia, to mi się zdaje takie większe, no to rzeczywiście tak mniej więcej 2 lata temu. Tam pamiętam, że jak były organizowane Mistrzostwa Polski, to mniej więcej z roku na rok było coraz lepiej, bo chyba w 2019 miałem top 8, potem miałem top 3 w 2020. W 2021 chyba też było top 8, bo to był... Ale mi się pomyliło, chyba rok później. Nieważne. W każdym razie byłem pamięć również... czasami nas zawodzi, spokojnie. Tak, ja już też nie pamiętam, bo to już niby parę lat temu, a tak naprawdę ja mam wrażenie, jakby to już nie wiem, ile trwało. Z największych osiągnięć, no to w zasadzie byłem reprezentantem Polski na ESF, które wygrałem, ale nie pojechałem z różnych powodów i zamiast mnie pojechał tutaj... Tak, to jest znana historia z zeszłego roku i bardzo mi przykro, że nie doszło do tego, także wygrałeś miejsce, byłeś reprezentantem, tak, ale koniec końców i zamiast mnie tutaj też obecny właśnie Y pojechał na Bali. I to w zasadzie tak naprawdę tyle mi się wydaje, w sensie jeśli chodzi o zagraniczne wyjazdy, no to cały czas jakoś się tam rozwijam i czasami może uda mi się tam dojść do jakiegoś top 20, czasami jest gorzej, czasami jest lepiej, mogę powiedzieć, że tam w Polsce, kiedy były organizowane turnieje w Grand Fight Club w Warszawie, no to miałem, za każdym razem miałem tam top 8, nawet jeśli przyjeżdżali ludzie z zagranicy topowi, więc to też chyba jest jakieś osiągnięcie i mi się wydaje, że cały czas się rozwijam i można tylko czekać na więcej. Tak mi się wydaje. Super, trzymam kciuki oczywiście za postępy, przejdźmy dalej. Kamil, jeden z moich serdecznych kolegów, też długoletni gracz, jeżeli chodzi o scenę Tekkena, stara gwardia, pełną gębą, no i oczywiście operator króla, czyli King, ale nie ten w zbroi, klasyczny King. I tutaj będę też ciekaw twojej rozmowy, jeżeli chodzi o Tekkena 7, bo w testach King był dostępny, ale o tym za chwilę. Wydaje się, że chyba ze zgromadzonych, to ja pierwszy, najwcześniej zacząłem grać Tekkena, turniejowo Tekkena 5. Zacząłem gdzieś tam sobie jeździć, coś próbować wciskać te guziczki. A jeżeli chodzi o sukcesy, to tak właściwie inaczej. Jeżeli miałbym się nazwać profesjonalistą, to jestem profesjonalnym przeszkadzaczem. Nie, rzadko kiedy zdarza mi się wygrać coś ważniejszego, ale często jakichś poważnych zawodników tam przyprawiam o konwulsję i... Zdarza się nie czasami, że jakiegoś pretendenta do wygrania turnieju albo wyeliminuję, albo zrzucę do drabinki przegrany. I w takim razie przechodzimy do ostatniego gościa dzisiejszego spotkania. Ostatni, ale oczywiście nie najgorszy w żadnym wypadku. Maciek Y. Stegienko. Maciek to jest młody chłopak, już oczywiście nie taki młody, ale kiedy zaczynał, ja pamiętam, kiedy był jeszcze w pierwszej połowie nastolectwa, można by powiedzieć, kiedy przyjeżdżał na nasze turnieje. Podchodził do mnie i pytał się, proszę pana, a można zagrać, a czy nie będzie problemu? No ja oczywiście z uśmiechem zawsze odpowiadałem, że może. No i Maciek zrobił niesamowite postępy. To z jednej strony oczywiście wielki poklask dla ciebie, Maćku, bo jestem bardzo dumny z twoich osiągów, zresztą jak z każdego gracza, jeżeli chodzi o bijatyki w Polsce i za granicą, których znam i którym kibicuję, ale jesteś też troszeczkę taką personą non grata. Jeżeli chodzi o Tekkena i jeżeli chodzi o postać, którą operujesz, bo ty jesteś znany w Tekkenie 7 z operowania Akumą, który różnie jest postrzegany. Niektórzy mówią, że jest to postać bardzo silna, ale też bardzo skillowa, żeby tą siłę móc wyciągnąć. Z drugiej strony są osoby, które mówią, że jest to trochę postać, która jest za silna w Tekkenie, no i wiadomo, doprowadza to do czasami różnego rodzaju zamieszania. Jednak nie da się w żaden sposób odjąć ci tego, jakie sukcesy
miałeś na scenie, bo również mistrza Polski, również narodowa drużyna e-sportu, no i przede wszystkim też jesteś jednym z tych graczy, który wielokrotnie pokonał, bo już nie jednokrotnie, tylko kilka razy udało ci się pokonać Super Akumę. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, Super Akumę jest to gracz z Francji, którego stawia się w topce Europy jako jednego z najlepszych, zresztą nie bez powodu, ale on również posługuje się Akumą. I tutaj pojawia się pytanie, co w Tekkenie 8, jeżeli Akumy zabraknie, a na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, żeby było. Także Maćku, witam cię również i też chciałbym kilka słów o tobie usłyszeć. Dużo już o mnie opowiedziałeś, ale jednak przyjmę ten format, co wcześniej pozostali, czyli opowiem o sobie tak od początku. Mogę się pochwalić aktualnie dwoma mistrzostwami Polski, dwiema reprezentacjami właśnie w narodowej drużynie e-sportu, gdzie za pierwszym razem udało mi się zająć pierwsze miejsce na europejskich kwalifikacjach na Mistrzostwa Świata, które niestety zostały odwołane ze względu na epidemię koronawirusa. Za drugim razem udało mi się zająć czwarte miejsce na eliminacjach europejskich. Pojechałem na Mistrzostwa Świata. Eliminacje europejskie odbyły się w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Potem pojechałem na Mistrzostwa Świata właśnie na Bali. Zająłem tam dziewiąte miejsce. Kurczę, nie jestem do końca dumny z tego. Mimo wszystko to było dziewiąte miejsce na tam 45 krajów. Przegrałem ostatecznie na reprezentanta Korei. Korea jest bardzo, bardzo popularna, jeżeli chodzi o Tekkena, więc nie ma się czego wstydzić. Tam też były te gry dość wyrównane. Wygrałem także Tekken Online Challenge, które między innymi mam takie fajne słuchawki, które mogę pokazać, które wygrałem. W finale pokonując Sephy Blacka wygrałem też Mistrzostwa Krajów Wyszehradzkich, które odbyły się w Budapeszcie w 2019 roku. Co tam jeszcze było? Drugie miejsce na Evolution, online co prawda, ale jest medal. Wiemy, że Tekken 8 jest nastawiony na agresję, na to, żeby było widowiskowo, żeby się działo i żeby nie dawać wytchnienia swojemu przeciwnikowi. I w ten oto sposób Bandai Namco zaprezentowało nam hit system, czyli możliwość odpalenia, nazwijmy to, boostów dla swojej postaci, żeby zadawać dodatkowe obrażenia, żeby nasze ciosy miały dodatkowe właściwości i żebyśmy mogli siać większe spustoszenie na arenie. A skoro arena, no to jak zawsze arena Frizena i chciałbym, Frizen, posłuchać, co ty masz do powiedzenia, jeżeli chodzi o nowy hit. Jak do tego podchodzisz? Czy hit to hit, czy też kit? No hit na pewno jest hitem, jeżeli mamy postać, która w momencie, gdy... Załóżmy, że robimy właśnie nową mechanikę na blok, to z tego, co sprawdzałem, chyba każda postać po prostu ma... No kompletnie jest kolej tej postaci, nic się z tym nie da zrobić, poza może jakimiś pary. Więc jedyne, co mnie nie odpowiada, to to, że to jest bardzo ujednolicona mechanika. I załóżmy, gramy postacią, która ma dobre 50-50 i w tym momencie naprawdę jest to mechanika, która sprawia, że no, respektujesz przeciwnika i jest to coś, co daje... To jest duży atut takich postaci z takim właśnie konkretnym 50-50. Ale załóżmy, gramy nawet na takiego Kinga, czy... No właśnie na takie postacie, które nie mają hellsweepa, mają na przykład rzuty tylko do mix-upów i załóżmy, że gramy na postać, na osobę, która dobrze rwie rzuty. Po prostu stoimy, reagujemy, ewentualnie dostaniemy jakimś małym lowem i nie mamy się czego bać tak naprawdę. Ale jeżeli gramy na Kazuje, gramy na Larsa nawet, gramy na postać z takimi tulami, to nagle ta mechanika jest dobra, więc wydaje mi się, że takie ujednolicanie tej mechaniki pod względem właśnie frame'ów i tego, że jest kompletnie inicjatywa przejęta przez postać, która tego używa, to jest krok w złą stronę. Rozumiem, dlaczego tak robią, bo jednak czasami w Tekkenie defensywa była zbyt nagradzająca, ale wydaje mi się, że to nie jest mechanika, którą wszyscy powinni mieć identyczną, bo zwyczajnie jedne postacie bardziej zyskują na niej, a drugie trochę mniej, albo nawet dużo mniej. Zależnie od tego, nawet na przykład jeszcze jest taka Lili, która nawet nie ma rzutów za bardzo do miksowania. I Lili robi nową mechanikę, po prostu się stoi i się wyrywa rzuty i ewentualnie dostaje się małymi dołami. I tak naprawdę nic z tego nie wyniknie. Czyli jesteśmy na razie w takim troszkę impasie, można by powiedzieć, ale wspomniałeś o defensywie. Jeżeli chodzi o defensywne postaci, warto tutaj wspomnieć choćby Asukę, którą Zaku ty operujesz. Postać oparta często na counter hitach, często na defensywie, która w ósemce może być ciężka. I zastanawiam się, czy znalazłeś jakieś możliwości wyjścia z tej sytuacji, czy póki co przechodziłeś albo do ofensywy, bo to było jedyne wyjście, czy miałeś możliwości defensywne, kiedy przeciwnik odpalił właśnie mechanikę hit? Znaczy ja powiem tak, ja uważam ogólnie,
i że w tym stanie, jak ta gra była, w sensie w becie, ciężko jest o jakikolwiek spacing, jeśli chodzi o defensywę, ponieważ movement jest znerfiony, w sensie bagdash, przez co no, ciężej grać, nie wiem, spacing w neutralu, że tak powiem. A co do samego hit systemu i Aski, no to mi się wydaje, że Aska ma strasznie głupie tule, jeśli chodzi o hit system, i przez co gra się nią jeszcze bardziej braindead niż się nią grało w siódemce, co mnie trochę cieszy, ale też trochę martwi. W sensie nie do końca podoba mi się hit system, bo jakby wytłumaczeniem dla hit systemu jest to, że gracz ma być nagradzany za ofensywę, ale tu jakby nie ma nagrody za coś dobrego, tylko dostaje się tą ofensywę tako za darmo, bo mamy pasek, nie? I ani tego paska nie zdobywa się w żaden konkretny sposób. Podoba mi się hit system w kontekście jakby kombosów, bo naprawdę fajne rzeczy można robić i można jakby menedżować tym hit systemem, też jak się odpala hita, z tego co wiem, chip damage, o którym pewnie też będziemy niedługo mówić, się odnawia. Więc to jest fajne, bo to dodaje jakiś tam layer do tej gry, ale to jakby wszystko jest nieznaczące w kontekście tego, że no mamy ciosek, rzucamy sobie ciosek i też jak Frizen wcześniej mówił, u każdej postaci wygląda to tak samo, więc jeśli będą rzeczywiście balansować tą grę przez hit system, no to będzie to co najmniej ciekawe. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie, więc albo wszystkie postacie będą bardzo zmienione i trochę jakby pojęcie defensywy w tej grze będzie czymś zupełnie innym, bo na przykład no łaski defensywa to jest rzucenie sobie, nie wiem, evasive w ciosku, albo zrobienie pary, albo jakiegoś counter hita w dobrym momencie, nie? A na przykład jakbyśmy grali, nie wiem, w siódemce jakąś postacią, która ma na przykład bardzo dobry movement i bazuje na whiff punishmencie, czy coś takiego, no to mi się wydaje, że w Tekkenie 8 będzie to o wiele cięższe, chyba że rzeczywiście będą takie nierówności, jeśli chodzi o movement i postaci, jak w siódemce zresztą. Hit system, poza tym, że daje nam chip damage, o którym wspominałeś, i to będę chciał mówić za chwilę, daje też, tak jak wspominałem, dodatkowe właściwości do ciosów. I tutaj chciałbym płynnie przejść do ciebie, Bati, ponieważ King jest grapplerem, który w Tekkenie 7 do tej pory, zresztą jak praktycznie każdy grappler w Tekkenie, był traktowany inaczej niż są oni traktowani w innych bijatykach. Standardem jest to, że grapplerzy mają ciężką sytuację, jeżeli chodzi o daleki dystans, starają się go skrócić po to, żeby móc właśnie przejść do rzutów i zgniecenia swojego przeciwnika, tak to nazwijmy, często właśnie dodając tam różne mechaniki, które sprawiają, że z rzutów nie możemy się wyrwać, albo są one trudne. W Tekkenie praktycznie rzutów niewyrywalnych nie mamy, natomiast były one utrudnione, jeżeli chodzi o wyrwanie, poprzez zgadywanki. Hit system w Tekkenie 8 dodaje dodatkowe właściwości, a skoro grasz Kingiem, to chciałbym twoją opinię i twoje spostrzeżenia na ten temat usłyszeć. Jeżeli chodzi o hit i rzuty u Kinga, to jest faktycznie pierwszy raz taka zmiana. Mówiłeś, że w Tekkenie nie ma niewyrywalnych rzutów. Otóż na hicie King ma niewyrywalny rzut. Z tym, że trzeba go zrobić właśnie z tej postawy, która strasznie długo się zaczyna i długo trwa. Nie zmienia to faktu, że jest niewyrywalny rzut. Jeżeli ktoś się nie schyli albo go nie przerwie, co też jest możliwe, to, no to zostanie złapany i nic na to nie może poradzić. Same rzuty nie zmieniły się praktycznie w ogóle, jeżeli chodzi o ich szybkość, o zasięg i tak dalej, działają w ten sam sposób. Jest jedna zmiana do tak zwanych multiparców, nie wiem czy to jest na tyle znane określenie, żeby szersza widownia je zrozumiała. Tak, King ma takie serię rzutów, gdzie rozpoczyna jednym, trzeba wklepać odpowiednią kombinację podczas animacji rzutu, żeby kontynuował z kolejnym i tak może kilka razy kogoś złamać, czy przerzucić, czy coś w ten deseń. To zostało ułatwione. Tekken 8, jak każda nowoczesna bijatyka, stara się wyjść naprzeciw nowym graczom, którym nie chce się uczyć trudnych kombinacji, więc zostały wprowadzone ułatwienia i teraz te multiparcy można robić kombinacją raptem tam trzech guziczków, nie trzeba wciskać wielu guziczków naraz i tak dalej. Zostało to mocno ułatwione. I jeszcze jedna zmiana, powiedzmy nie aż tak istotna, ale z mojej perspektywy akurat cieszę się, to rzuty nakłócających przeciwników są teraz niewyrywalne. Nie ma znaczenia, który rzut King użyje, nie da się wyrwać, jeżeli przeciwnik kucnie i ja zgadnę, że przeciwnik kucnął,
zrobię rzut na kucającego, no to z tego rzutu się przeciwnik wyrywać nie może. I jeszcze jedna ostatnia taka unikatowa dla Kinga rzecz to to, że on właśnie po rzutach wchodzi w stan hit. Większość innych postaci, praktycznie wszystkie inne postacie chyba wchodzą w stan hit po trafieniu jakimś ciosem, a King ma bodajże dwa rzuty, które prowadzą do tego, że wejdzie w stan hit. Mówiliśmy troszeczkę o samym systemie hit, więc troszeczkę doprecyzujmy, co dokładnie on daje i jakie możliwości dokładnie każdy gracz będzie miał. Hit jest to mechanika, którą możemy uruchomić manualnie w każdym momencie, odpalając przez jakiś czas powiedzmy, że dobustowanie swojej postaci, przez co zwiększa się siła ciosów, o czym już wspominałem, pojawia się kwestia chip damage'u. Po raz pierwszy w Tekkenie pojawia się chip damage, który jest naturalnie zastosowany, ponieważ w poprzednich częściach była opcja, nie we wszystkich oczywiście, włączenia chip damage'u na bloku, ale nigdy to się turniejowo nie przyjęło. Teraz taka możliwość jest przez cały czas, bo jest po prostu naturalnie w grze włączona. Kiedy będziemy mieli aktywowany hit, ten chip damage oczywiście zadajemy, ale co ciekawe, kiedy włączymy swojego hita, to ten chip damage również nam się regeneruje, szczególnie kiedy postawimy na agresję. Istnieją dwie główne mechaniki, które możemy użyć podczas samego hita, czyli hit dash, jest to szybkie podbiegnięcie do postaci, czyli możemy przedłużyć swojego juggla i iść przez planszę, niosąc naszego przeciwnika bardzo, ale to bardzo daleko. Mamy też mechanikę, która nazywa się hit smash. Co to daje? Jest to nic innego, jak praktycznie zaciągnięte z Tekkena 7 rage drive'y, czyli zagrania, które zadają duże obrażenia, jeżeli zostaną wykorzystane jako jednorazowe zagranie, albo oczywiście zakończenie juggla z opcją na okizemę, czyli dobicie naszego przeciwnika na ziemi. Przechodzimy oczywiście do czwartego gościa, Maciek Łaj z Tegienko. Tak jak wspominałem, ty głównie operujesz Akumą, którego póki co w Tekkenie 8 nie mamy zapowiedzianego i z tego co domyślamy się, słyszymy, raczej go nie będzie, więc zastanawiam się, kim po pierwsze grałeś, jeżeli chodzi o testy, a po drugie też, jak ty patrzysz na mechanikę hit, która została dodana? No, nie ma Akumy, nie będzie Akumy. Tak ludzie mówią, ja tam widzę dużo akum w tej grze właśnie. Wszyscy podbiegają, plusy na blokach. Właśnie, paska nie trzeba ładować, żagle zabierają nawet więcej z tym hitem niż akuma, jak się je dobrze zrobi. No wiadomo, to jest beta, więc tutaj będzie dużo zmian. Ja aktualnie gram Niną. Nie aktualnie. Myślę, że Nina będzie moim mainem w Tekkenie 8. Planuję jeszcze dobrać sobie jakąś nową postać, której jeszcze nie znamy i jeszcze wcześniej nie widzieliśmy w żadnej z odsłon gry. Taki jest plan, żeby czymś jeszcze tam zaskakiwać w razie jakby się nie powodziło. A co do samego hita, bardzo mi się podoba ta mechanika. Tutaj to, na co wszyscy narzekali. To mi się podoba, ja tam lubię właśnie rzucić sobie monetą, że odpala mi hita, biegnie we mnie, no dobra, nic nie mogę zrobić, albo low, albo mid, nie zgadnę, no to 35% HP pójdzie z dymem, ale jakoś właśnie bardzo dobrze mi wychodzi to zgadywanie, mam wrażenie. Czyli lubisz mind game, ewentualnie lubisz hazard? No, można powiedzieć, że lubię mind game, zostańmy przy tym. Wiemy co nieco o nowościach w nowym Tekkenie, ale jak to się ma do starego Tekkena? Jak bardzo Tekken 8 różni się od Tekkena 7? Jeżeli chodzi o tego hita, to powiem tak. Dla mnie, według mnie, to nie jest aż taka nowość. Ja wiem, że to jest reklamowane jako nowa mechanika, która ma zmienić Tekkena, ale była już przez tak długi czas testowana w Tekken 7, że po prostu się z nią obyłem, że tak powiem. To, że przeciwnik nagle skraca dystans do mnie i jest na jakimś chorym plusie, w sensie ma dużą przewagę w klatkach i nie mogę nic zrobić, to już było. To już było u Claudio po jego Rage Drive, to już było u Akumy po jego FADC, to było już u Elizy po jej jakimś tam podjeździe. To już się zdarzało i oni to testowali od dłuższego czasu i teraz po prostu no, ustandaryzowali to, że każda postać coś takiego ma i jest, hej, nowe.
Jeżeli chodzi o mnie, to to jest praktycznie bardzo zmodyfikowany Tekken 7. Nie ma wielkich różnic. Nie było takich zmian wprowadzanych jak na przykład pomiędzy piątką a szóstką, że całkowicie zmienił się wallgame. Nagle nowe rzeczy doszły, typu przeskakiwanie ludziom za plecy. Nie było systemowych zmian takich dużych. Dalej można taką samą ilość ciosów na ścianie robić. Nawet cofnęli niektóre właśnie zmiany we framedacie tak naprawdę. Jak patrzyłem, u Larsa dużo rzeczy zostało cofniętych do wersji, które były w pierwszej wersji Tekkena 7. Więc mi się wydaje, że to nie jest jakaś drastyczna zmiana, po prostu bardzo mocno zmodyfikowany Tekken 7 i nie wydaje mi się, żeby miały być duże różnice. Jeżeli ktoś był dobry w Tekken 7, powinien być dobry w Tekken 8, no chyba że bardzo mu się nie spodoba jakaś mechanika, ale to tak jak Bati mówił wcześniej, że tak naprawdę to już było, tylko że teraz jest tak, że załóżmy Rage Drive'a niektóre postacie miały jednego, to teraz Rage Drive'a niektóre postacie mają załóżmy, nie wiem, 5 różnych Rage Drive'ów. I to już akurat na przykład też Lej miał, więc powiedzmy, że to naprawdę było testowane. Wydaje mi się, że to głównie chodziło o to, żeby to wyglądało lepiej dla widza. Bo na pewno ten hit system wygląda lepiej niż na chwilę mieniąca się na niebiesko postać. Bo jest, to też jest ciężko powiedzieć, czy to jest plus czy minus, ale gra na chwilę też jakby zamarza. Jest taka chwila odetchnienia, jak na przykład ktoś trafi hit ciosem, to jest całkowicie kamera się przemieszcza i jest taki powiedzmy pół sekundy, może trochę więcej, że no można tak naprawdę pada puścić, nic się nie stanie. Więc wydaje mi się, że to to akurat trochę uprości tą grę. Dynamika się trochę zmniejszy. Ale poza tym to raczej jest raczej ten sam Tekken. Cóż, wychodzi na to, że Tekken 8 będzie tak naprawdę bardzo mocno wzbogaconą wersją Tekkena 7 i może to być krok w dobrym kierunku. Natomiast to, gdzie Tekken 8 dużo bardziej różni się od swojego poprzednika, to oprawa graficzna. Po pierwsze, został on przerzucony na Unreal Engine 5, a poza tym wzbogacony o wszelakiej maści efekty specjalne, które będą towarzyszyć naszym zmaganiom na ekranie. Nie wiem jak chłopakom, ja czasami czułem się przytłoczony i przeszkadzały mi one, ale oczywiście w finalnej wersji będziemy mogli dostosować ilość rozbłysków na ekranie. Pytanie, co chłopaki mają do powiedzenia w tej kwestii? No to jeżeli chodzi o moje zdanie, to mi akurat nie przeszkadza, ale mi tam się efekty zawsze podobały w bijatykę. Jak się dużo świeci, to mi się podoba, więc ja po tej stronie raczej stoję. Ale jeżeli by mieli to stonować, to mi to też kompletnie nie przeszkadza. Więc na pewno te wszystkie efekty to jest krok w stronę publiki, żeby to się dobrze oglądało, właśnie tak jak mówiłeś. Ale też chciałem jeszcze właśnie napomknąć, że gra jako dla profesjonalnego gracza mi się wydaje, że przez te mechaniki właśnie została zwolniona, ale wszystko wygląda żwawiej przez to, że więcej się dzieje na ekranie. To jest dla osób, które no, nie grają w Tekkena, to będzie wyglądało szybciej wszystko. Więc wydaje mi się, że to wszystko jest jakby widać też między trailerami. Były wypuszczone trailery do postaci. Jeden trailer był bardziej na efekciarski. Jak Larsa wypuścili, tam nic nie było widać praktycznie na tym trailerze. A później, nie pamiętam, którą postać wypuścili, ale tam praktycznie nic się nie działo. Tam nagle papierunów nic nie ma. Nawet nie chodziło o postać, tylko po prostu, że wszystko było stonowane. Wszystkie efekty nagle stonowali i tam ludzie mówili, o, że fajnie, że fajnie. Więc wydaje mi się, że oni to tak naprawdę to wszystko jest jeszcze work in progress. Oni to testują na razie, pewnie dadzą 20 możliwych opcji na PC, żeby sobie ustawić to, ile chce, a na konsoli to pewnie jakieś tam ustandaryzują ustawienia, żeby to było jakoś tam pomiędzy, żeby wszystkim się podobało mniej więcej. Mi się też raczej efekty podobają, tylko zarzuciłbym trochę jeszcze niedopracowanie w niektórych animacjach z efektami, że jakby połączenie tych dwóch rzeczy. Na przykład kiedyś grałem na June w tej becie, ona mi chyba zrobiła kankana i były, nie wiem, były takie efekty, że ja w ogóle nie widziałem jej nóg, nie widziałem w ogóle co się stało, nie? I mam wrażenie, że to muszę po prostu to dopracowywać, ale ogólnie wizualnie gra mi się raczej podoba, jest okej. Okay. Wiadomo, nie jest to coś, co ja bym sobie wymarzył i w ogóle, ale na pewno, no, na pewno względem Tekkena 7 to i modele postaci, i tło, i jakby sama oprawa jest o wiele lepsza, no ale tu jakby ciężko oczekiwać czego innego, no, po grze, która ma już 7 lat ponad, nie? Najnowsza bijatyka ze stajni Bandai Namco wygląda naprawdę dobrze, ale co z najważniejszym aspektem testów sieciowych?
kodem sieciowym. Jak dla mnie wypada on naprawdę dobrze. Praktycznie każdy pojedynek przebiegał bezproblemowo. Pytanie, jak reszta chłopaków, jak oni doświadczyli tych testów i czy ich doświadczenie jest równie dobre, co moje? To ja się wypowiem tutaj, bo mi się wydaje, że ogólnie w community jest teraz bardzo duże nieporozumienie, bo dobrze to widać, bo jak były pierwsze testy na PS5-kach samych i wszyscy grali na platformie, która mi się wydaje będzie docelową platformą, jakby pierwszoplanową dla deweloperów teraz, bo widać było, że działa to dużo lepiej niż na PC-tach, więc też tutaj właśnie widać, w którą stronę, jaki jest priorytet deweloperów, to online działało po prostu kosmicznie dobrze. Graliśmy na jakiś LTE z Azją, z Ameryką i to było nawet grywalne, naprawdę. Więc to jakiś kosmos totalny, a później w następnym tygodniu, jak były już cross-platformowe rozgrywki, to nagle ludzie narzekali na przycinki i mi się wydaje, że to nie jest problem z netcodem. Mam nadzieję, że też tak nie pomyślą w tamko, o ile faktycznie jest tak, jak mówię. Mi się wydaje, że to jest problem z tym, że ludzie po prostu komputery niektórzy mają słabe, a po drugie, nawet jak mają dobre komputery, to gra ma źle zoptymalizowany memory management, że gra doczytuje tekstury w trakcie walki i przez to FPS-y spadają. A po drugie, jeszcze na dodatek, gra zabiera 8 GB na start pamięci na karcie graficznej, co jest do takiej gry nieakceptowalne. Więc jest to dosyć dużo, jak na taką grę. I mi się wydaje, że to jeszcze dużo im zostało do zoptymalizowania tej gry. I że to nie jest wina netcode'u, tylko to jest wina tak naprawdę optymalizacji wersji PC-towej. Dlatego gra zwalniała, dlatego gra... nawet dla osób na PS5, bo gdy osoby z PS5 grały z osobami na PC-cie, to i tak musiały czekać na dogrywanie tych tekstur i zwyczajnie po prostu czekać na osoby ze słabszymi komputerami też. No ja w sumie chciałem powiedzieć to samo co Frizen. I jeśli chodzi o sam netcode, bo ja też ogólnie jestem sobie teraz w tym garażu i mam słabe połączenie z ludźmi i jak testowałem na PC, to nie czułem niesamowitej różnicy, ale może to też było właśnie spowodowane tym, że no, te komputery ludzie mieli różne i były ściny. Ale jedną rzecz, która jestem pewien, że jest lepsza, to na pewno połączenie z ludźmi z dalszych odległości. W sensie, jeśli gram z kimś ze Stanów, załóżmy, że osoba ze Stanów ma bardzo dobre połączenie ze mną, i gram z osobą z Europy, która ma ogólnie słabe połączenie ze mną z jakiegoś tam powodu, to gra się bardzo podobnie, o dziwo. Więc mi się wydaje, że tak na dalekie odległości na pewno ta gra działa lepiej, jeśli chodzi o online. Takie ja mam przynajmniej odczucie. A co do całej reszty, to nie jestem w stanie stwierdzić, bo no, był bigos na tym PC. Ale jak mówił Frizen też, bo ja też byłem właśnie wtedy z Frizenem, byliśmy na wyjeździe, to... jak graliśmy w tą betę na PS5, to ja mówię, kurczę, gramy na LTE, na moim hotspocie z telefonu, z ludźmi z US i z Azji, gra się dobrze, gra się okej, okay, więc super. Trzeba mniej myśleć, więcej robić, kurwa. Kurczę, no z mojej strony to grało się tak samo jak w Tekkena 7. Nie czułem jakiejś wielkiej różnicy, takiej jak na przykład mieliśmy w Tekkenie 7, gdy to właśnie była bardzo duża nagonka na netcode i potem udało się wgrać patcha, który miał poprawić netcode i wtedy netcode był bardzo, bardzo poprawiony. Wtedy faktycznie można było pograć nawet właśnie z kimś z Ameryki. Nawet na tym, nawet z moim sprzętem, bo można było sobie śmiało coś tam pograć z nimi. Ale to trwało do następnego patcha i wtedy ten netcode runął do dołu. No i tak bym troszeczkę to porównał. No za wiele mądrego tutaj nie dopowiem. No, grało się okej, w porządku. Online jest co najmniej tak dobry jak w Tekkenie 7, a tak jak chłopaki mówią, najprawdopodobniej lepszy. Dziwne było to, że właśnie kilka razy zdarzyło mi się... ale to dobra, no to już teraz wyjaśnili to koledzy. Właśnie chciałem powiedzieć, że czasami zdarzało mi się grać z kimś, kto miał 5 kresek połączenia, a mimo to gra potrafiła przycinać czasami. No ale to miało sens, że to mogła być wina po prostu komputera, a nie samego połączenia. I kilka razy też zdarzyło mi się właśnie grać grę z kimś, kto miał teoretycznie dobre połączenie, gra przycinała, ale w momencie, kiedy nie przycinała, było tak dobrze, że byłem sam zaskoczony, jak dobrze potrafię zareagować na jakieś bardzo szybkie rzeczy. Mówię, kurde, przed chwilą tutaj się lagowało, cięło, a tutaj schylam jakiś bardzo szybki string.
i nie byłem pewien, czy to jest właśnie... Do teraz myślałem, że to po prostu jest jakiś magiczny rollback. Tak jest dopracowany, że bardzo dużo daje czasu mi w defensywie, żebym zareagował na coś, mimo że jest aktualnie jakiś lag i później jakby łączy te klatki animacji, czy coś tam robi, jak to rollback, żeby to dalej szło. Ale możliwe, że to chodziło o to, że po prostu połączenie było bardzo dobre, a gra się cięła przez to, że no, sprzęt po jednej stronie zawodził i tyle. No, nic ciekawszego do dodania nie mam. Grało się po prostu dobrze. Online co najmniej tak dobre jak w Tekkenie 7. I tak oto zbliżamy się do końca materiału. Moi drodzy, wiecie, jak wyglądały testy Tekkena 8. Znacie opinię moją oraz najlepszych polskich zawodników. Ale nie zapominajmy, że Tekken 7 wciąż żyje. Wciąż gramy, wciąż walczymy i wciąż rywalizujemy. A skoro o tym mowa, startują polskie mistrzostwa, które są częścią European Tekken Cup. W Polsce będą organizowane dwa oficjalne turnieje, w których można zdobyć największą liczbę punktów. Oprócz tego będą organizowane również community turnamenty, w których liczba punktów będzie mniejsza, ale wciąż warto je zbierać, ponieważ dwóch zawodników z najwyższym wynikiem punktowym będzie reprezentować nasz kraj na scenie międzynarodowej. Także pod spodem zajrzyjcie w link, jeżeli chcecie, zapiszcie się na turniej, przyjedźcie, walczcie. Jeżeli nie interesuje Was współzawodnictwo, zawsze możecie wpaść, pooglądać, pogadać, zbić piątkę albo zrobić sobie świetne korepetycje z czołówką Polski. Do zobaczenia. Grajcie w Tekkena, młodziaki. Opłaca się. Pieniądze można wygrać. I fajnie jest.